Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza. Nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem. Nie robiłem tego nigdy, teraz też nie będę. Glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi. Dobrze, że się zgadzamy. Ma A. No, a teraz wypocznij, jutro znów pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść bezwładną głowę.